Witam Was serdecznie, jestem Janusz Fotografii, a to jest mój kanał Jak Fotografować Przyrodę w UK. I dzisiaj Was zabieram do Wimbledon Common. Dostałem cynk, że są małe kanadyjskie gąski, więc postaramy się je sfotografować. Przy okazji opowiem Wam, jak to zrobiłem. Dzisiaj mam na sobie mój kamuflaż, także spróbujemy zrobić to na poważnie i może uda się zrobić kilka fajnych zdjęć. Także zapraszam. Efekty pierwszych dni lata. Tutaj się właśnie palił park w okolicy, gdzie mieszkam, czyli na Wimbledon Common. Strasznie smutno to wygląda, ale jak widzicie, już natura sobie daje radę i pomału wszystko wraca do normy. Tylko szkoda tych drzewek. Było to jakieś 3 tygodnie temu, ale do tej pory jest wyczuwalny zapach spalonego torfu. Tutaj, jak może nie mówiłem tego, ale to jest jedno z najstarszych torfowisk w Londynie. I gdyby się ten torf zapalił tutaj pod ziemią, by to się mogło palić. Pomyślałem, że w drodze do gęsi odwiedzimy mojego starego przyjaciela Bursuka. Zobaczymy, co u niego słychać. Jeśli chcecie, mogę Wam nakręcić kamerką trackingową, co się u niego dzieje w nocy. Ponieważ czekać na niego tutaj jest misją. Oto jego królestwo. Widać, że dziury są użytkowane. Ta jest dosyć dobrze wyśmigana. Także na pewno jest coś, tutaj się coś dzieje. Jest trochę udeptane. Także na pewno ma niezłą zabawę w nocy tutaj, ten borsuk. Także może w tym roku będą małe. Ale tu trzeba było zamontować kamerkę i to nagrać, co się dzieje u niego w nocy. Więc dajcie mi znać, jeśli byście chcieli taki filmik o bursuku i co u niego słychać. Jesteśmy prawie na miejscu. Nie byłem tu prawie od 2 tygodni. Ciekawe, co się zmieniło. Przybrało bardzo dużo wody. Ten staw w tamtym roku był prawie całkowicie wyschnięty, co pozwoliło mi i również innym ludziom, którzy zajmują się tym parkiem, w sprzątaniu jego z wszelakich butelek, papierków i puszek. Także tu jest potencjał i wyniosłem z tego stawu sporo fajnych fotek. Oto kilka z nich. Ale dzisiaj skupiamy się tylko na gęsiach. Mam nadzieję, że te małe gąski przetrwały i nic ich nie zjadło. Staw znajduje się przy głównej drodze w stronę Wimbledonu, także jest troszeczkę busy. Kręci się dosyć dużo ludzi,
Jak widzicie, kwarantanna się pomału kończy i strasznie przyspieszył Londyn. Ale to nam nie będzie przeszkadzało dzisiaj. Gdzie te gąski? Mamy tutaj jedną łyskę. Też powinno gdzieś mieć tutaj gniazdo, wydaje mi się. W poprzednich latach ta gęś kanadyjska budowała gniazdo na tamtej wysepce, ale w tym roku strasznie przybrała wody, prawie zalewając tę wysepkę. Także przeniosła się troszeczkę w inne miejsce. Tu nie będzie widać, ale naprzeciwko, w tym miejscu, znajduje się gniazdo łyski. Jeśli macie w pobliżu swojego zamieszkania podobne stawy, wykorzystujcie to, że jest, jak widzicie, tafla wody lusterkowa, nienaruszona. Przepiękne zdjęcie można robić, szczególnie latem i wieczorem, tak jak ja dzisiaj próbuję wieczorem uchwycić trochę tych kolorów na wodzie. Teraz maj, czerwiec. Jedno z najlepszych miesięcy właśnie do fotografowania ptaków. Są bardzo zajęte dokarmianiem i wychowywaniem piskląt. Także są możliwości wykonania bardzo ciekawych zdjęć. Szkoda, że jest mało żab w tym roku. I to sprawiło, że w ogóle nie ma na tym stawie czapli. Ale w tym miejscu 4 lata temu miałem bardzo piękne zdjęcie czapli z żabą. Możecie je zobaczyć tutaj. Gdzie te gąski? Gdzie te gąski? Następna łyska pływa. A nasze gęsi zbudowały sobie w tym roku tam gniazdo. Mają dosyć dużo przestrzeni do pływania, także jest trochę ciężko je znaleźć. No i przy okazji jest sporo ludzi, także są też pochowane. Jak widzicie, jest tutaj potencjał. Także dzisiaj mamy karimatę i będziemy focić z brzucha. Najpierw trzeba znaleźć gąski, żeby je pofocić, nie? Widziałem gąski właśnie tam za tamtą wysepką. Poczekamy na nie, aż przypłyną tędy, a ja rozbiję się tutaj w tym miejscu, żeby leżeć i focić coś na karimacie. Przy okazji może kaczki coś pokażę ciekawego. Zawsze lepiej się rozbić, zanim te gąski do nas przypłyną, ponieważ one się mogą wystraszyć tego, jak będziemy rozwijać tą matę. Tak więc rozkładam ją teraz, aparat w łapy i czekamy, nie? Pokażę wam, co mam w plecaku dzisiaj. Trochę na wesoło. To będzie na potem. A teraz mamy tak 120-300
z Nikonem D4S. Pięćsetki nie brałem, ponieważ jest troszeczkę za blisko na te gąski. A do nagrywania dzisiaj nam posłuży Nikon D5600, który wygrałem w tamtym roku w konkursie. I do nagrywania podepniemy mu 70-200 Sigma. W razie czego mam jeszcze konwerter razy dwa. Zobaczymy, jak to będzie wszystko razem działało. To tyle. Widzicie, taka sytuacja, nie dadzą pofocić, są po prostu za blisko. Siema. Damy rodzicom troszeczkę chleba. Na pewno nie dojadają, ponieważ pilnują cały czas młode. Może coś się uda nagrać takiego. Zaraz zobaczymy. To jest na 70 mm, ale dalej jest za blisko. Szału nie ma, bo show jest co roku. Samica jest zawsze ta sama, poznaję ją po szyi, ma takie dwa wgryzienia po ataku psa. Tylko zawsze ma innego samca, ponieważ samiec, broniąc gniazda, przeważnie zostaje zagryziony przez psy, których tutaj jest dużo w okolicy. Także samica jest praktycznie od 6 lat ta sama. A w tym roku troszeczkę mało gąsek, bo tylko 4, przeważnie ma 5-6 gąsek. Ale mi się wydaje, że lepiej zadbać o te 4 solidnie niż na przykład o 5.
zawsze się znajdzie jedno odważne. Gęś się denerwuje, bo ten mały sobie postanowił u mnie siedzieć i go chyba woła do siebie. Dycha. No mały do siebie. Chyba coś się dzieje, bo się zawijają. Jest takie właśnie zachowanie, czyli coś się dzieje, albo pies, albo inny drapieżnik. Jak widzicie, gęsi są malutkie pomiędzy dwoma rodzicami, czyli coś się dzieje. O, są ludzie z psem. Są ludzie z psami, uciekają właśnie. Nawet tutaj gęsi przyleciały. Inne kaczki. Także mamy przyczynę zamieszania. To tyle z mojej strony dzisiaj. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz. Jeśli wam się nie podobało, też mi dajcie znać.